Witam Was w moim pierwszym filmie, który dla Was nagrywam. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować temat wełny. Wełny i jej przygotowania do przędzenia bądź filcowania. Właśnie taką mieszankę kolorystyczną można sobie przygotować z kolorowych czesanek. Tutaj akurat mam wersję z jedwabiem. I tak to wygląda. I za chwilę pokażę, jak to można zrobić. Będziemy mieszać wełnę na takim urządzeniu, które się nazywa Drum Carder. Jest to taka mała wersja gręplarki. Składa się z dwóch wałeczków pokrytych takimi zagiętymi igiełkami, które nam wyczesują i mieszają wełnę czosankową. I przygotowałam sobie tutaj kolorowe czosanki z merynosa australijskiego. I właśnie z tych kolorów powstanie ta mieszanka i do tego użyjemy później jedwabiu. Także zaczynamy pracę. Kolory będziemy używać naprzemiennie. Używa się tego w ten sposób, że kręcimy sobie kortką i podajemy kolor na wałek i igiełki nam wyczosują wełny. I po trochu każdego koloru. I tak sobie mieszamy. Bardzo fajnie potem się filcuje taką wełnę, dobrze się wyciąga. No a przede wszystkim to, co ja lubię ostatnio najbardziej, można trząść w półwrotku bądź na wrzecionie kolorowe włóczki niepowtarzalne. Których potem można dziergać, ale można je też używać do ozdobników w filcu. Każdy kolor, z dodaniem każdego koloru tworzy nam się tutaj cudny melanż. Właśnie sobie mieszamy. Trzeba co prawda uważać, żeby sobie nie pocharatać rączek, bo to jednak jest mnóstwo igieł, które są w ruchu. Ja wełnę podaję od góry, bo można też podawać tutaj pod ten mały wałek, ale wtedy nie zawsze. Właściwie wcale nie można kontrolować tego, jak te kolory się rozłożą. Więc z góry jest bezpieczniej. Widzimy od razu, co się dzieje z tymi kolorami. Gdzie dodać, gdzie nie dodawać. Tak sobie kręcimy.